Od 18 marca przez kilka dni w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach gościła grupa 11 uczniów wraz z dwoma opiekunami z partnerskiej szkoły w Lens we Francji. Wizyta ta jest rozwinięciem współpracy między obiema szkołami przy realizacji projektu Erasmus Plus Maths Together. Podczas pobytu Francuzi zwiedzali Kozienice, uczestniczyli w specjalnych zajęciach odbywających się w języku angielskim. Podczas nich mogli dużo dowiedzieć się o naszym kraju. O dania, o jedzenia, o słynnych aktorów z Polski, no i z historii. W ogólnych założeniach projekt ten ma pogłębiać wiedzę o Polsce i Francji, motywować do nauki języków obcych. Młodzież mieszkała w domach polskich uczniów, dzięki czemu mogła lepiej poznać nasze zwyczaje. Tego typu wymiany dają dużo wymiernych korzyści. Są ważne, bo dzieci poznają Polskę z innego widoku, to znaczy są na przykład razem z Polakami, no muszą się dogadać, bo nasi uczniowie się nie uczą po polsku, wasi się nie uczą po francusku, no i się dogadają po angielsku. No i to jest właśnie Europa. Wszystko się dobrze odbywa, niczego nam nie brakuje. Uczniowie z Polski bardzo o nas dbają. Dobrze jemy, dobrze się nami zajmują, wszystko jest w porządku. Goście zapytani o danie, które najbardziej ich zaskoczyło w Polsce, odpowiadają. Pierogi. Goście z Francji brali też udział w dniu otwartym w Zespole Szkół nr 1. Podczas kilkudniowego pobytu w Polsce zwiedzili również Kazimierz Dolny oraz Warszawę, w tym Centrum Nauki Kopernik. Jeden z opiekunów, Pascal Solarczyk, ma polskie korzenie. W Kozienicach jest już po raz trzeci. Natomiast większość uczniów z Francji po raz pierwszy odwiedza Polskę. Bardzo dobre wrażenia i akurat w tej trzeciej wizycie no to pogoda dopisuje. Polska bardzo mi się podoba. Są ładne krajobrazy, ludzie są bardzo przyjemni i życzliwi. Jest ładnie, sympatycznie, po prostu cool. Uczniowie z zespołu szkół nr 1 wybierają się do Francji w maju. Odwiedzą szkołę partnerską w Lens oraz Paryż. Będą też obecni podczas uroczystości nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie, pracowni chemicznej w liceum w Lens.